Siemano, z tej strony Kosiorski. Dziś zaprezentuję Wam team, jakim walczyłem na Fighting Legends Goku. Właściwie mówi Heroes Team, ponieważ ten event fajnie przejść różnymi kategoriami, żeby dostać tikety za misję. I to właśnie zrobiłem tutaj, a tu już mnie atakuje za 98. Tyle damage'a dostałem, aż super ataku na postaci tech. Nie wiem, wtedy złapał mnóstwo orbów, nie udało mi się tego uchwycić, ile tego było, ale no, tam była naprawdę pokaźna liczba. I ogólnie team, no, jest jeden z kozackich, najbardziej kozackich, jakie mogłem zrobić, bo mam dużo postaci Rainbow i no po prostu dużo w hidden potencjał, więc to mi dosyć łatwo poszło. Mój lider, oczywiście, no najlepszy na to lider, to jest Gogeta, jako Movie Heroes lider. Coś tam bije gościu, może unikać, ma trochę defa, ogólnie fajny, fajna postać, więc znaczy i tak go trzeba wziąć i tak czy tak, ale właśnie fajnie też na frienda go wybrać i go wybrałem. Można by było jakieś tam inne kombinacje porobić, ale nie ma co, to jest według mnie najnormalniejsza opcja i pewnie według każdego, bo bez przesady. Następnie mamy postać taką supportową, Great Simon 1-2, który daje wszystkim sojusznikom 4 ki i 50% defa. To jest dużo, to jest bardzo dużo. Jako że to jest LR-ka na 100% hidden potencjał, to on sam w sobie też ma troszeczkę defa, też daje innym i jest fizycznym typem, a ostatni boss jest intem na tym evencie, więc opłaca się go jak najbardziej budować i używać tutaj. Generalnie on jeszcze stiluje i odejmuje extreme typom def, ale to jest tutaj jakby nie zdarza się tu, bo mamy super typ przeciwnika, którego się nie da na końcu stilować. Więc to była ta postać, w tle widać jak tam sobie walczę. Generalnie ten Goku jak złapie więcej orbów, to też bije spory damage, co teraz go widzicie. On akurat nie ma kopii, więc to i tak dla niego były duże obrażenia. Też mamy, no to był friend, znaczy był friend, no teraz innego frienda wybrałem, bo to jest jakby nagrywam po walce, więc tam mógł jeden potencjał frienda się trochę różnić. Tu jest postać na 100%, który właśnie pomimo tego, że jest techiem, bardzo dużo robił na tym evencie, ponieważ sobie dodaje atak def za każdy złapany orb oraz po każdym super ataku zwiększa na stałe atak def. To samo robił ten fizyczny Goku. Więc to są postacie, które na ten event są jedne z takich fajniejszych, ważniejszych, że tak powiem. I bardzo, ale to bardzo je polecam używać. Zobaczcie teraz, ile słapie tech, ten właśnie Vegeta, orbów. Tutaj używam support itemka, żeby się podleczyć i mieć więcej defa. Wow, nawet nie chce mi się tego liczyć, ale tu jest bardzo dużo tech orbów. Tu się chyba tak troszeczkę zastanawiałem, kurczę, czy jest jakaś szansa, że ja padnę, jeżeli wezmę tech na sam początek, ale się okazało, że on naprawdę ma mnóstwo defa, ten Vegeta z tym, nawet bez orbów już miał 200 po tym support itemku, a z tym support itemkiem no to mnóstwo i zobaczcie teraz. Pierw tu Gogeta po transformacji, LR-ka, mam go swojego na 100% hidden potencjał. Dane critical hity i później additional, ponieważ on jakby ma przewagę typu po transformacji, ta transformacja nie zawsze się trafia tak szybko. Jak widać, defensywa podniesiona dużo pomaga, bo mnie przeciwnik za dużo nie bił. A no, tu jest włączony ten przyciemniony ekran, już tego nie zmienię, bo to jakby jest nagranie wcześniejsze. Tutaj jak widać bardzo dużo uników, 4 ponad miliony. Nieźle, nie? Tylko że on miał prawie cały stół orbów i jeszcze krytyk. Także się popisał gościu świetnie. Świetnie to zrobiła ta karta. Tutaj następnie mamy, myślałem nad kolejnym support itemkiem. O, tu troszeczkę za szybko wam przeskoczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery żółte i dwie rainbow. To nie są za dużo orbów dla tej fizycznego Goku, ale wystarczająco, żeby coś zrobić i żeby mieć defa. O, już wspominałem jego damage, kurczę, to moje przewinienie nie jest najlepsze. A, on po prostu zrobił atak, czyli my tam próbujemy go uderzyć za prawie 1,7 milionów, on robi unik, bo do tego jest zdolna ta postać. No niestety, zdarza się. Tu LR-ka tech, no jak widać dużo nie bije, pomimo tego, że jest właśnie LR-ką, no nie przebije się
w int przeciwnika, ale on i tak był świetny przez wszystkie te podejścia, on miał dużo ataku defa, więc użyteczna tu LR-ka. Zobaczymy ile dostanie, tek na inta to dużo i tak. To tyle. Czekaj, się pogubiłem. Tu mamy jeszcze... A, to tylko tą LR-kę do pokazania. Czyli on bez kopii. Tyle. Tak, tu już ostatni etap. Ostatni etap. Atakujemy 3,2 miliony. Oczywiście unik. No po co? Tu 1,7. Unik. No czemu nie? Tu już nas bije. Jakby poleciał super atak na tego Gogetę poprzedniej tury, to byśmy przegrali. To już by był luz. Tutaj bijemy. Krytyk, ale oni mają za mały damage. I zobaczcie, co się dzieje. Jest sytuacja krytyczna. 146 tysięcy. HP mieliśmy, atakuje nas super ataku Goku i 125, przeżyliśmy na 20 tysiącach HP. To był naprawdę fart, że to się udało, ale to już wiadomo, Ashera sobie użyłem i co by się nie użyło, już gościu uniku nie zrobił, udało się go pokonać i się udało przejść evencik, udało się. Także to był Fighting Legend Goku, mówi Heroes Team. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, życzę powodzenia. Jeżeli stworzycie podobny team, myślę, że dacie radę, tylko no, raczej ciężko będzie, żebyście mieli hidden potencjał na takich poziomach. Jednak, tak jak mówiłem, te postacie są tutaj bardzo użyteczne, każda ma jakieś zastosowanie. Chyba najmniej, aż dziwne, LR Goku, Gohan i Goten mają chyba tu najmniejszą użyteczność, pomimo że tego, że to jest jedna z najlepszych LR-ek w grze. Dziękuję za obejrzenie, życzę miłego dnia.